Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Proszę państwa, jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to koniecznie nadróbcie. Dla tych, którzy nie widzieli, to w ogóle jestem w nowym studiu. Co prawda studio totalnie jeszcze nie gotowe, jak będzie gotowe full, to zrobię room tour. Natomiast, no, poza tą jedną zmianą, zmieniło się jeszcze to, że ze statusu wolności już niestety wolni nie jesteśmy. Tak samo mój towarzysz zbrodni, czyli Krystian, który obecnie siedzi na klopie. Razem, moi drodzy, odsiadujemy wyrok za nielegalną jazdę po mieście samochodem. Tak czasami po prostu w życiu, że to człowiek do paki trafia. Pisaliście mnóstwo komentarzy, co można by, moi drodzy, zrobić, żeby szybciej wyjść. Ja będę to starał się wdrożyć dzisiaj, ale nie mam pojęcia, czy się uda. Chłopie, strasznie mnie to stresuje, kurde. Raz ty robisz dwóje, raz ja robię dwóje. No nie da się tak. Musimy chyba siedzieć w osobnych celach. Chyba, że nie chcesz. Nie, no właśnie, szefie, musimy się razem trzymać, to oni sobie jesteś więźniowy. No razem trzymać, ale chłopie, ja tego smrodu to nie zdzierżę już dużo. No ja też. Masakra. No nie wiem, zobaczymy. Halo, panie władzo! Za ile jakieś jedzenie? Głodni jesteśmy! No, za chwilkę właśnie już. Jak to za chwilkę? Napierdziele, widzowie, masakra. Zaraz, 24 godziny. No właśnie, jeszcze nic dziś nie daliście nam poza ciuchami, które śmierdzą na razie. Zgłoszę to do sanepidu. Zgłoszę to. Sprawdzę. Pan otworzy te kraty. Czekaj, idę od tyłu. Napierdziele, masakra. Jak to tak ma wyglądać, to już bym wolał chyba do Bolingbrook trafić. Przynajmniej tam to jest wszystko, kurde, poukładane, a tutaj w mieście kurczę, widzisz. Nie wiem. Jesteśmy, widzowie, w areszcie w Los Santos. Łagodny, pod złagodnym rygorem, więc no tak to wygląda, no. Widziałeś, chłopie, widziałeś, żeby kiedyś fan Cristiano był w więzieniu? Właśnie, Cristiano nie jest siebie dumny na pewno. Po ścianą w szeregu, muszę was policzyć. Zapraszam, panowie, otwieram wam celę, tam kolega jeden z was... Ustawiajcie się tu. Tam kolega jeden z was został na końcu. A młody gdzie jest, kurde? Młody to już wyszedł za to prowadzenie pojazdu, czy co? Chyba wyszedł, nie? Nie chcę wyjść, chyba śpi. Nie będziemy go budzić, nie z nic, najwyżej. Ale klawisz potężny. Giga chat. Pierwszy raz to witam was serdecznie. Witam. Dobra. O, mam fan Ronaldo. Tak, o, ja też. O, po co słyszeliście fan Ronaldo? Szybciej! Dobrze, ja nie mogę. Liczymy, tu pan. Masz coś do Ronaldo? No właśnie, masz coś do mnie, masz coś do Ronaldo. Halo. Dobra, zamknąć się tam. Raz. Dwa. Trzy. Jak odliczamy bez kidu? Cztery. Pięć. Halo. Ten to jest... A ty co, nie słyszy? Dobra, zostawmy go, panie władzo, idziemy. Dobra, zapraszam. Za mną. Co będziemy jeść dzisiaj? A, nie wiem, co przygotowali. To co dostaniecie? Napierdziele, widzowie, patrzcie, tak wygląda. Co jest? Nie ma wyboru, nie ma wyboru w wybieraniu. Co jest? Czemu oni biegną, kurde? Ja tu grzecznie sobie idę. To jest centrum miasta, to jest w ogóle śmieszne, że tam jest, widzowie, budynek, tam jest kasyno, zaraz obok widać nawet palmy z kasyna, a nie, to palmy z podwięzienia. Masakra. Chodzicie po kolei, sobie bierzecie jedzenie. Dobra. Ja pierdylam, normalnie żarło będziemy brać. Przecież tu jest też kolejka, co za głupki. Ty, no całkiem nieźle, ty. Chociaż ty, można tu coś wziąć. Nie mam tiketów chyba. Burgera mogę wziąć za to, no dobrze, kurde. Burger z rana jak śmietana, proszę państwa. Takie jedzenie. O kurczę, szef, nie wiem, podejrzani ci goście. Słuchaj, Krystian, przede wszystkim musimy się nie wychylać, rozumiesz? Tak, tak. Bardzo dobra. Trzeba, wiesz, ogarnąć temat. Totalnie się nie wychylamy, szybko wychodzimy wtedy za dobre sprawowanie, rozumiesz? Tak, proszę pana. A jak będę grzeczny, to wyjdę szybciej? A wyjdę szybciej, bo pan coś... karnym jest tak. A jestem fanem Ronaldo, wyjdę szybciej. O nie, widzowie, padła mi kamera, wybaczcie, za moment to naprawiam. W zakładzie karnym jest tak, jak pan wykonuje pracę, którą panu damy. Ale na razie posłuchajmy. Wykonuje pan polecenia zgodnie z moimi kryteriami, no to wtedy pana wypuszczamy wcześniej. Dobrze, jasne. Troszkę tutaj super. Pana Claptona możemy tygodnie, jak pan dobrze się będzie sprawował, na 3 dni. To chyba o, pan wyjdzie 3 dni? Jeden dzień później od pana Krystiana. O kurde, to by było genialnie, słyszycie, widzowie? Jest szansa, że wyjdziemy wcześniej. Ja widzę coś za szybko. Boisko? Tak. Można iść, ja bym sobie pogrął chętnie. A pan ma zakaz? Taki zakaz? No, nie, no ma, nie ma zakazu. Tylko zakaz stadionowy. Ale i tak pan pójdzie, ja też fanem. Zobaczę, jak to wygrać chłopaki. No tak, dokładnie. No, wy to mili panowie. Dogadamy się. Zapraszam, chłopaki, wszyscy zjedli. Kawić na boisko, tak gdzie... Macie czas wolny. Pamiętaj, Krystian, nie wychylamy się. Rozumiesz? Wiem, szefie. Chodź na boisko, pokopiemy trochę. Wam tych nie lubię. Ja pierdylam. Kurde, podejrzani ci goście, szefie, naprawdę. Nie wychylajmy się, będzie dobrze, wiesz, tak jak ci mówiłem. Kurde, ale to chyba koszykówka, Krystian. A możemy kopać tą piłą? Pokopiemy trochę. Róbcie, co chcecie. Jesteście mili dla mnie, będę miły dla was. To flak jest, znaczy tego nie wykopać. Co to za piłki, proszę dawaj, pana? Pobiegamy. Kto ostatni do końca? Dawaj, 3-4. Kurde, moi drodzy, musimy jakoś czas zagospodarować w pace, pobiegać sobie trochę, no ja nie wiem. Uff, to jest bitka. Ja już nie dam rady. Ja się zmęczyłem. Ale dobrze, ty czekaj, co za nim do nas, no? Co? Nowi, no o co tam? Chodzi? Ile siedzicie, no?
A co was to interesuje? Za co się widzicie? Co was to interesi? No. Co nas interesi? Każdy chyba tutaj musi być chrzest, nie? Jaki chrzest? Ej! Gościu, ej, co ty robisz? Wieszaki. Co jest? Plujesz mnie po mordzie, gościu! Co ty odpierdzielasz? Szefie, uciekaj! Ej, gdzie uciekasz? Co? Spokojnie! Plujesz się? Krystian! Mieliśmy się nie wychylać! Krystian! O mój Boże! Ja pierdylam! Krystian, przestań! Dostajesz pałą! Ja pierdzielę, ja się, moi drodzy, nie biję. Jak on ich nawala normalnie. Co wy robicie, kurde? Policjanta, Krystian, przestań! To oni mnie zaatakowali. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ale mnie bolisz. Krystian, mówiłem ci, nie wychylaj się, mówisz dobrze, a potem się nawalasz z gościami, no co ty? Jak mnie zakuć? Nie, no proszę pana, proszę pana, to jest pan Ronaldo, proszę go zostawić spokojnie. Jeszcze się policzymy, łycy. Kurde, oszu. Ja pierdzielę, no to nie ma żartów tutaj, no nie przesadzajmy. Ja pierdzielę, a ja nic nie zrobiłem, proszę pana, to nie. Kto zaczął? No tamci. Teraz na poważnie. Tamci. No kamerach pan zobaczy, naprawdę, jestem grzeczny. Niech pan Krystiana zostawi, proszę. Długo to pan wyjdzie za trzy. Zaczął prowokować! Nie no, nie. Zamknij się tam ty, leżysz tu leż. Po tą bójkę będę musiał panu wyrok przedłużyć. Ogólnie przedłużę się za dwa dni, ale ja przedłużę na jeden. To chyba w tym samym dniu wyjdziecie panowie, jak nie to... będziecie sprawiać już. No dobrze, ale proszę go odkuć, nie zakuwać go, proszę go tu zostawić. Nie zakułem go, ale niestety trafi do izolatki. Nie, jakiej no, izolatki? Do jakiej izolatki? Godzinę, jakiej izolatki? Do izolatki za bójkę. Chłopaki, Jezu, zaraz Krystian, mówiłem bójki. Ci, nie wychylać się. Chłopaki, za rozpoczęcie bójki trafia się do izolatki na 6 godzin, zdajecie sobie sprawę. Ja pierdzielę. Jakie 6 godzin? Co klawisz? No, my się znamy chodziło chyba, nie? Duszy, chodziło a, znamy się. Znamy się chyba. 6 godzin? Co ty powiedziałeś, 6 godzin? Nie mogę na to patrzeć, mówiłem ci! Kurczę, szefie, idę do izolatki. No widzisz, wszystko ja... żeś, wszystko przez ciebie. Ja, proszę pana, po co się nawalałeś? Na pewno. Na pewno. No, Krystian, ja... i tak idziesz na jedną godzinę. Dobrze, jaki smutny Krystian, widzowie, patrzcie. Zobaczyłeś się jeszcze. Mam tego dość, muszę się odpocząć, muszę się odpocząć. Masakra, kurde. Nie, już pójdę się razie, to odsiedził. Poszedł do izolatki Krystek. No to, moi drodzy, niezła sprawa. Widzowie, kamerka ogarnięta, wróciłem do was, jeszcze ogarniam ustawianie, bo totalnie nie, jakby wiecie, odległości, nie wiem jakie tu powinny być i tak dalej. W każdym razie podładowałem sobie baterię, już się trochę ściemniło i jestem z powrotem, no i co, kurde. Krystian poszedł do izolatki. Co ja mam robić w więzieniu solo? Tego nie wiem, tutaj ktoś mówił, że jakieś roboty są, więc ja bardzo chętnie bym do jakiejś roboty może poszedł. Chociaż nie chcę się zadawać z żadnym typiarzami. Ja, moi drodzy, unikam kontaktu, naprawdę. Ale widzę, że mnóstwo prawilniaków to... O! Jimmy! Młody tu siedzi. Co jest? Myślałem, że młody już wyszedł z paki. Nieźle, kurde, oni za mną idą, mnie dobrze. Ale młody jest dobry fighter. Młody, jak to się stało, że ty do paki trafiłeś, co? Przekroczyłem prędkość. No. Złapali mnie po rejestracjach na tym aucie. Jeszcze musiał się dogadywać z tą firmą od wypożyczalni. A bo to w sumie nie było wypożyczone na mnie. Bo tą BM-ką, tak? No. Ja, ale to nie było na mnie nawet. Masakra, powiem ci. To na drillowca było, no. No co ja ci powiem, no ojciec wkurzy się, jak się dowie, pewnie. Wie. Wie, no i co? Nie wiem, no, nie znam reakcji, co się siedzę tu, no, nie było go jeszcze. Chłopie, zamiast karierę kontynuować, to zobacz, trafiłeś tu, gdzie... Będę kontynuować. Co? Ja za niedługo wychodzę, że za przekroczenie prędkości nie ma jakoś ultra dużo. No ale siedzisz w więzieniu, to jest plama na honorze. Nie plama na honorze. No dobra, tłumacz sobie to, jak chcesz, młody. Ja ci kibicuję, chłop tam mur przepycha, no nieźle. Och, no nic, no kurde, jakby stąd, jak to sforsować? No ja nie mam pomysłu, kurde, jakby to, kurczę, tutaj ugryźć. Ciężki temat, takie miejsce, moi drodzy, bar... What the heck? Co tu... Nie, jestem w szoku. Czy on jest zakuty? Co ty tu robisz? Przyszedłem ci powiedzieć coś. Jak to? Tutaj? Jesteś zakuty w kajdany? No, ale to tylko na chwilę. Jak to tylko na chwilę? No zaraz ten, słuchaj, nie? No. Znalazłem tego gościa. No dobra, no i? No. No i to tyle chciałem ci powiedzieć. Dobra, możemy wychodzić? Halo? Co robisz? No co? Co jest? No naprawdę próbujesz go śmieszyć. No przywitaj się z nowymi kolegami. Szefie, ale przecież na chwilę miałem przyjść. Przecież jak tu się trafia, to się nie wychodzi od tak. To nie jest no kurde... jak to nie? No ja chciałem przyjść na chwilę i na chwilę mnie wpuścili, bo ja wychodzę. To nie jest kawiarnia, co szef nabroił? Co? No nie wiem. Żeby się znaczy, tu dostać. Ten, chyba babę na pasach. Ja pierdzielę. Szefie. Ale tylko lekko, ale to... tylko lekko. Szef powiedział, że... Nie no kurde, przecież się nie da wyjść tak prosto. No ale ja im powiedziałem, że ja tylko na chwilę chcę iść do pierdła. Ja pierdzielę, szef tylko powiedział mi... Dobra, Jezus Maria. To możecie mnie rozkuć? Możecie go wypuścić?
Nie. Ale jak to nie no? Szefie, chyba szef się udupił sam. Jezus, jego IQ tak jest w wielkości orzecha, widzowie. To nie jego socjalizacji. Szefie, chyba o kurde, szef... Franklin. Szefie, co ty narobiłeś, no? Mogliśmy się na rozmowę umówić przez telefon tu. Nie pomyślałem. No, to nie jest twoja mocna strona. No nie wiem, co teraz, no. Witam. Ja chcę stąd wyjść. Jesteś w areszcie razem ze mną. Poczekaj, ja muszę wyjść, przepraszam bardzo, ja muszę wyjść. Gdzie? Na zewnątrz. No, chyba pan się coś pomylił. Ej, bo tu się nudzi mi trochę, czy wy macie jakieś tu zajęcia w ogóle? Mamy, a pan jest chętny. Ja jestem chęty, no mój kolega też pójdzie, no, to trochę czas mamy, mu umilimy. Tak. Możemy, czy chcesz najpierw zjeść, bo już... Nie, ja jadłem, no, przez chwilę. Okej. Okay. Ja też. To mamy tak, a może pan ponosić złom? No. Recykling, albo no. Dzisiaj jest taki wyjazd, bo dzisiaj jest specjalny dzień. Tak no. Wyjeżdżamy co tydzień do kopalni. Dobra, to pomyślimy o tej kopalni. Na razie to tam pójdziemy, pozbieramy gruz, dobra? Dobra. Czy ty pozbierasz, bo ja się takiej roboty nie tykam. Szefie, no, szef... No, ty sobie nie pozwalę, bo zaraz będziesz tu siedział, tyle nie będziesz siedzieć. Co ty tam gadasz, klapek? O kurde. Zaraz klapki masz być na izolacji. Przestań, bo już Krystian poleciał na izolatkę. Ja pierdolę. Oni mi nic nie mogą zrobić. Tak, wcale. Sam się wkopałeś, kopie, tutaj. Jesteś razem ze mną, no. No zaraz wyjdę, się wszystko wyjaśni. No ale kurde, co ty zrobiłeś z tą kobietą na tych pasach? No to nie będzie takie proste. Co? To nie będzie takie proste, żeby stąd wyjść, no. Franklin? Co? Franklin. Tak? Co jest? Szefie. Halo? Halo? No, to. Nic, nieważne. To gdzie znalazłeś tego gościa od obrazu? No był gdzieś tam na jakiejś imprezie, ale go jeszcze nie chwytnąłem. No to przyszedłeś, żeby mi to powiedzieć, zamiast go kurde przepytać albo coś, no ja pierdylam. No zobaczyłem go i od razu się podjarałem i mówiłem, że muszę powiedzieć tobie. Masakra, no to spędzimy tu trochę czasu. Musimy złom nosić, pomożesz mi? Ale ja się nie nadaję do roboty fizycznej. No chodź, tylko właśnie. Do tej, nigdy, do umysłowej. Nigdy nie widziałem, jak cokolwiek robić. Dawaj kurde, pomożesz mi. Podnoś, ja nie umiem takich rzeczy. Podnoś to, nie gadaj, chodź jak, ze mną. Kurde, jakie to ciężkie, co ręce pokaleczę. O, trochę fizycznej roboty ci, kurde, nie zaszkodzi, chodź. Zaraz mi w kręgosłupie walnie, Franklin. Moi drodzy, jaka praca. Nie wytrzymam. Chodź, nie gadaj. Tutaj składamy, tutaj. Chyba se palca pokaleczyłem. Na półkę. Ty, krew ci leci. No leci, no. Ała. Ja pierdolę. To ostre jest. Co za chłop. Siemanowi. Cześć, bo mamy kwotor. Moment, co jest? Nic, przywitać się chcieliśmy. Aha. Co to za jakiś gałgany? Spraliście mojego kumpla i teraz się przywitać chcieliście, tak? Ale co, my go nie ruszyliśmy nawet. No, na pewno goście, dobra. Spokojnie. Spierdzielać stąd lepiej. Dobra. Jesteście gitami czy frajerami? Kim ty jesteś, żeby mnie wgoniać? Ty gościu, a ty co, kurde? Dobra, przyjmij, chodź, bo nie ma sensu z nimi gadać. To są frajerzy. Wyjazd stąd. Oni nie grypsują. O co chodzi, panie władzu? Nie no, chciałem pokazać chłopakom, jak robota idzie, ale bo to takie właśnie... Widzi pan, a w ogóle słyszał pan o nowych aktach w sprawie pana. Co? Nowe akta. Ja już nie chcę tego nosić. Jakie nowe akta? Ja chcę do domu. To chce pan na pewno słyszeć. No niech pan mówi, jak już żeś pan zaczął, no to proszę. Dawaj, Derek. No to pana. Franklin, ja chcę do domu. Kilkukrotnie. Co? Albo kilkanaście. Że ja. Ale co kilkakrotnie, bo nie załapałem. No trochę dłużej byś siedział, o wiele dłużej. Ile będę siedział? O. A ja? Miesiące. Co? Miałem się ja? Z dni. A ja ile? Panią na pasach, panu, starszą panią. Lekko. Co w ogóle, czemu to zrobiłeś? No bo chciałem z nim pogadać. Ale miałeś czerwone światło, stałeś i nagle stwierdzisz, że ruszyłeś się, że monitoringu nie widziałem. No ale no mówię, no bo zrobiłem to tylko po to, żeby tu przyjść na chwilę. Ale wiesz, że on miał telefon i mógł do ciebie zadzwonić. Masz tu telefon? Mam. Dobra, ja z wami nie gadam. Nie no, co za odklej jest? Ej, panie, ale ile ja tu będę siedział, bo coś mi się tu nie zgadza. Ile? To kilka miesięcy. Kurde, chcę porozmawiać z adwokatem, co to ma znaczyć? Ja przepraszam, ale wie pan, ja nie zmieniam. Ja pierdolę. Trochę więcej, ja wie pan. Dobra, adwokata mi załatwcie. Ale to ty się załatw, ja będę ci załatwił. No ja żądałem o adwokata. To za, nie żądałeś, zatem się masz prawo dalej do adwokata. No to chcę adwokata. To moje. A ja chcę wyjść. Zadzwoń. Do adwokata. Ja chcę wyjść, Franklin. Ty? Szefie, Koszuli. Co? Zostaw mnie. Zostaw go. Nigdzie z tobą nie idę. No, bo ktoś się nic nie stanie. Dawaj, szefie, na zewnątrz to wynosimy. Dawaj, ostatnie na zewnątrz. Zostawcie mojego kolegę. Młody, podnoś też. Możemy porozmawiać, spokojnie. Dobra. Chodź. Chodźcie.
tędy. Już mi zaczepiałem tutaj, kurde, szefa, nie? Ja już tu nie chcę być. Szefie, no to po co żeś, coś ty narobił? Jesteś głupi po prostu. Przestań mnie obrażać. Zostaw to tu. Dobra, panowie, świetna robota. Jak tam Derek, praca fizyczna, podoba ci się? Nie, nie podoba mi się. Panowie, a wy czego tutaj? No nie rozumiem. No, gdy przyszli, tak jakby się przywita z nowym kolegą. No cześć. Ja się nie chcę z wami witać. On się nie chce z wami witać. No czego nie chcę? No, to już nie. Odejdź ode mnie, odejdź ode mnie. Zostawcie go w spokoju. Jezu, trzeba teraz bronić szefa w pacę. Ty mi będziesz coś mówić, co mam robić? Dobra, wiesz, goście, na spokojnie. Na spokojnie, no on tu trafił przez przypadek, bo jest głupi po prostu. Szef jest spokojny. Nie mów tak. Jaki ty deli. Co, ty z tyłu, chciałeś nas wyzywać, co? Zostaw mnie! Myślisz, że co? Zostawcie go. Zostaw mnie! Tylko ile tu siedzisz? Panie, ile siedzisz? O kurde. Co się tak wyjesz? No co? Zostawmy go. Jakie typy. Ja pierdzielę, szef tam uciekł. Dobra, biega tam z nimi, mam nadzieję, że przypału nie narobi. Jaką sprawę? Do pana adwokat czeka. No wreszcie, czeka adwokat? Widzowie, dobra, zaprowadź mnie do niego. To zapraszam. Ja pierdzielę, ile już można było czekać. To jest chyba ten od Brunki, widzowie, dostał cynę. Zresztą Brunka też dostała cynę, że Franklin poszedł siedzieć, więc no miejmy nadzieję, że on. Podobno jest jakiś kozak. Ja nie chcę tu spędzić, moi drodzy, kilku miesięcy. Jakieś nowe akta przyszły, co jest? Seria się zakończy, kurde, bo nie będziecie chcieli oglądać więzienia co odcinek, dlatego no, powiem wam szczerze, że trochę się boję tego wszystkiego. Miejmy nadzieję, że ten prawnik to jakiś cudotwórca i ogarnie temat. Ajajaj. Czekam, widzowie, na tego typka. Ja mam pytanie do pana. Ale, o. Co? Pan adwokat. Zgadza się, no. O, widzowie, przyszedł. No, dobrze, rozumiem. Już? Mogę? Może pan przystąpić do działania. Dobrze, to ja bym prosił, żeby pan opuścił pomieszczenie, bo to jest rozmowa adwokata z klientem. O kurde. To jest poufna. O kurde. Dobrze, ale będę z tą za drzwiami. Za drzwiami może pan sobie robić, co pan chce. Co jest? Dzień dobry. Dzień dobry, Franklin Clinton, witam. James Goodman, w czym mogę pomóc? Słyszał pan chyba moje akta, tak? Zaznajomił się pan może? To ja... No, coś tam czytałem, no. No i generalnie słyszałem, że jest pan genialnym jakby adwokatem. Zobaczymy, co się da zrobić, no wie pan. Jakieś nowe akta doszły, poinformowano mnie dzisiaj, że kilka miesięcy spędzę w areszcie. Więc no... Aha. Może być ciężko, prawda? A jednak, no kurde, nie zrobiłem, umówmy się, no ludzie robią gorsze rzeczy. Mam firmę prosperującą, nie mam zamiaru już, prawda, robić takich rzeczy, no ale każdemu się błąd przytrafia. Prawda? Rozumie pan, o co chodzi. Nie no, wiadomo jakby, że no teraz strasznie kiepski czas sobie wybrałeś na coś takiego, bo... Dlaczego? No te wytyczne i tak dalej, te dodatkowe miesiące, to jest kwestia wyborów i tam wiesz, pokazowo chcą pana tam przyskrzynić mocniej. Wyborów? Jakich wyborów? A wie pan, tam prokuratorzy tam sobie do... chcą się awansować i tak dalej, to tam... Masakra jest to górę. Aha, czyli padłem ofiarą systemu. Padł pan ofiarą systemu, znaczy jeszcze pan nie padł, dobrze, że ja tu jestem. No dobrze, jest w stanie mi pan pomóc? Wie pan co, jak najbardziej, myślę, że nie będzie problemu. Co jest? Z tego co sobie czytałem i z tego co widzę, co tam sobie policja i prokuratura naszykowała, to strasznie dużo dziur w tym jest. I myślę, że dojdę do jakiejś ugody po prostu z prokuraturą, bo to jest szybka akcja. Mhm. Oni skrzanili robotę po prostu i to wykorzystamy. Od razu postawię ich pod ścianą. Co jest, jakiego profesjonalisty mam? No i dowiesz się po prostu na dniach, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że odpuszczą częściowo. A jak nie, no to będziemy bawić się w sądzie, a tam już zrobi im małe piekło. Także kurde, no. Proszę się trzymać pozytywnych myśli. Na pewno proszę z nikim nie rozmawiać, chyba że z znajomymi, których pan no po prostu zna i tak dalej. Którym ufam, tak? Dokładnie, proszę nic nie mówić, nie wyjawiać żadnych szczegółów. Rozmawia pan na temat sprawy tylko ze mną. Mhm. A w kwestii stawki... O kurde, bo on jeszcze drogi jest właśnie. To się dogadamy, jak pan wyjdzie. To tam po znajomości jest, to nie ma problemu. No a wie pan, tak orientacyjnie, żebym wiedział, na co się przygotować, to jak to tam u pana wygląda? Nie, to będzie max $300 za godzinę. Okej, dobra. Dobra, no myślę, że to jest jakoś do ugrania. Oczywiście. Kurczę, no cieszę się, że się z panem zobaczyłem w takim razie. No i gdyby się coś udało, to ja będę informowany przez pana, tak? Jakby coś tam się udało przykrócić i tak dalej, ale na razie zostaję w areszcie, rozumiem? Tak. Póki Cholera. Sprawa się nie rozwiąże, pan jest tutaj w areszcie, ewentualnie mógłbym zagadać o jakąś kaucję, no ale ja nie wiem, czy to się właśnie opłaca. Właśnie dowiedziałem się, bo ja już raz miałem wyrok, jak tam pan w aktach widział, tam była możliwość kaucji, teraz niestety przez to, że był już wcześniejszy wyrok, no to nie ma możliwości wyjścia za kaucją, nie? No, to taką, może być problem. Taką dostałem informację. Dałoby się to wywalczyć, ale czy to się opłaca, bo tak czy siak ten wyrok będzie,
No wiem. Więc to chyba nie będzie robiło żadnej różnicy, no chyba, że są jakieś bardzo ważne sprawy załatwiane na zewnątrz, a ewentualnie może pan to zrobić przeze mnie, no albo powalczymy w sprawie tej kaucji. Tyle, że ona też tania nie będzie, no. Reckless driving jest teraz ostatnio na topie. Niedobrze. I opinia publiczna jest bardzo taka... Mhm, rozumiem. To ma duży wpływ na to po prostu, jak sędzia na to patrzy, nie? Więc sobie to wszystko tam wypracujemy, jeżeli będzie trzeba, a jeżeli nie, to lepiej po prostu nie marnować środków i czasu, bo to też inaczej na to sędzia patrzy, jak od razu chce się iść na to zwolnienie warunkowe, no a to takie szczegóły. Rozumiem. To co? No to w takim razie ma pan zielone światło na działanie i będę bardzo wdzięczny, jeśli cokolwiek uda się wskórać, bo nie ukrywam, że nie mam ochoty siedzieć tu kilku miesięcy, tym bardziej, że z nowym biznesem rozpocząłem i wie pan. No generalnie nie, no jest to sytuacja trochę krzywa, no chciałbym jak najszybciej stąd wyjść, ale wiadomo, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, dlatego liczę na pana. Dobra. No myślę, że jak dobrze pójdzie, to zamkniemy się tam, bo o wiele krótszym okresie czasu. Nie będziemy mówić, myślę, o miesiącach nawet. O, to by było świetnie. Dobrze, no to trzymam kciuki w takim razie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. I w kontakcie jesteśmy, tak? Jakby się coś działo, to będę wzywany tutaj do okienka. Tak, jakby pan do mnie przyszedł? Tak, jak najbardziej. Koniec czasu, panowie. Dobrze, super. Ja mam nielimitowany czas rozmowy z klientem. Tu nie ma czegoś takiego, także proszę mnie tu nie straszyć, bo sam to na pamięć. Ja pierdzielę. Nigdy się nie nauczą. Dobra, to widzimy się później. Dziękuję bardzo. Miłego dzionka życzę. Wzajemnie. Jaki typek, jaki kozak w ogóle, widzowie. Dobra, panie Clintonie, tak? Proszę ze mną. Już idę. No powiem wam, trochę ta rozmowa, że tak powiem, napawa optymizmem. Z drugiej strony muszę wyjść. O, może coś z tego będzie, proszę państwa. Może wyjdę trochę wcześniej. Ten gość to totalny kozak i każda kasa jest warta, proszę państwa, współpracy z nim. Tak mi się wydaje. A to jest oczywiście wasz pomysł, który ogarnąłem z komentarzy. Gdzie ten mój klawisz? O, idziemy. Więc bardzo dziękuję wszystkim widzom za pomoc. Panie władzo, to co, teraz jakiś czas wolny mam dalej, czy co? No, jeszcze chwilę ma pan. Dobra, to się pokręcę tutaj, dzięki. Widzowie... Halo? Co ty robisz? Nic. Co? Ale patrzę, ja mam sobie. Co on robi, młody? Płaczę, bo go terroryzują wszyscy. No kurde, no to trzeba było nie robić takich głupot. Ja nie wiem. Stawaj, weź się za życie. Co ty jesteś, baba czy co? Trzeba odsiedzieć swoje. Bo zaraz popuścisz, chłopie, wstawaj. Nie chcę. Młody, co my musimy zrobić? No nie wiem. Nie wiem, no przesłaniam go, że nie przychodzili, a co chwilę się gapią. No jak przyjdą, to im pokażę. Czekaj, musisz się wziąć garść. O, przepraszam, młody, odsuń się. Wstawaj! Mama! Mama, jesteś ty co? Ej! Stop! Nie chcę. Weź się w garść, chłopie. Jesteś szefem Goodies czy co? Zapomniałeś, jakim byłeś kozakiem? Jak miałeś burgerownię? Miałem. Jak drukowałeś fury, skamowałeś ludzi? Zapomniałeś? Weź się w garść! Prawda. Jesteś kozakiem, największym skamerem w tym jestem. Mieście. A ty co wiesz, jakim jesteś? Żartowałem. Dobra, ale tak to nie kozak, spokojnie. Nie, przepraszam za kolejny. Ja miałem ten rozwojenie jaźni. Ale mekazy. Biurka, za chwilę jedziemy na kopalnię. Na kopalnię? Dobrze, mój kolega jest bardzo chętny. Pokażę, że jesteś ludźmi mężczyzną. Tak. Ja po auto pójdę, poczekajcie. Możesz uciec wtedy. Uciec. No nie wiem. Jak? Nie wiem, może się uda. Ja nie uciekam, ja siedzę legitnie. Przełaż się przez to. Ja mu pomogę. O, dobra. A Krystian nie jedzie? Krystian w izolacji. Kurde, dalej siedzi. Krystian w izolacji siedzi. Ja pierdolę, masakra. Widzowie. Dobrze, że tam siedzi. Ej, w ogóle jak tak myślę, to jest... Patrzcie, Krystian, szef Goodies i młody. Trzy postacie znajome są w pace. What the heck? Czyli wychodzimy, patrzcie. Normalnie. Bo to jest więzienie o niskim rygorze. Dlatego. No to wiem. No ale po co wyjść? Przecież się i tak dopadną, nie? Dobra, chłopaki, może coś pośpiewać. Ja siedzę pierwszy. Śpiewamy. Nic nie śpiewajcie, zamknijcie mordy. Po co? Właśnie, słyszeliście go? Wiedzą, że wiedzieli, to ci się nie podoba. Śpiewać w autobusie. No to śpiewać w takim razie, zadać jakiś repertuar, goście. Hej ho, ludzi by się skamowało, hej ho. Auta by się drukowało, hej ho. Hej ho. Co wy śpiewacie? Nie znam takiego czegoś. Tego nie znam, ale mi się podobała. Śpiewamy buja, wszystko, buja. Czego tylko dotknę. To staje się złotem. Złotem. To staje się złotem. Złotem. Wszystko. Czego tylko dotknę. To staje się złotem.
Rozstaje się żółte. Midas. Masakra. Widzowie, my tu byliśmy na początku serii, tylko że był taki właściciel, który zabierał nam rzeczy. Co jest? A tu jakiś szybko paliony powstał. Kurde, ja tu kiedyś byłem, nie było tego szybu. Ja pierdylam, nieźle. Dobra, chłopaki, już przejdźmy do roboty, tam macie pana, który będzie wam dawał rzeczy. No. Na przykład C4 kilo, wybuchacie ściany i ogólnie kopiecie rury. Czy ktoś z was kopał już kiedyś? Ja kopałem. No to poduczysz. To poduczysz chłopaków do roboty raz. W parach można? Można. Dobra, no, chodź Derek. Chodź Derek ze mną. Najpierw po C4, halo, i po kilo. Aha, chodź. Trzeba po kilo jeszcze, moi drodzy, iść. No dobra, idziemy. Szybko. Możemy zrobić konkurs, kto wykopie najwięcej, dostanie lepsze jedzenie. Mining staff, widzowie, dobra, kupmy sobie drilla, jeden. C4 taką tutaj. Mamy więzienie o jakby bardzo łagodnym rygorze, dlatego też pozwalają nam na takie rzeczy. No nic, no chcemy skrócić wyrok, nie? Więc zobaczymy, kurde, kopalnia? Tego tu wcześniej nie było. Coś mi się ze stultusem to kojarzy, bez kitu. Stultus. Może też będzie. Może będzie właśnie, zastanawiam się. Jezu, musimy coś znaleźć. Ja pierdylam, patrzcie jak to wygląda, widzieliście kiedyś, o kurde, taką customową kopalnię. Widzowie, jak to wygląda kozacko. Ale tam jest ciemno, boję się. Chodź, nie gadaj. Masz latarkę? Nie mam. Ja sobie kilo wziąłem. Damy radę, nie gadaj. Chodź Derek. Chodź, będziemy szybsi od reszty. Yo, kurde, żebyś tylko nie zgubić, nie? Latarki niektórzy mają. Dobra, no trzeba będzie, widzowie, znaleźć jakiegoś spota do kopania już za moment. Podejrzewam, to znaczy wiem, że jest ich tutaj mnóstwo. Ty dawaj tu na lewo. Jak to wygląda kozacko. Młody, masz latarkę? Dobra, gitara. Mam, kupiłem. Kupiłeś? Kupiłem. Na pracach zarobiłem w więzieniu i mam. Dobra, panowie. Ale chyba nie będziemy kopać. Okej, tu się coś przetapia, widzowie. Sandwich, tu jest mining shop, można sobie kanapkę kupić, ja pierdylam. Ale my siana nie mamy. Jakieś złoto. Melt metal, co jest? Tu się wykuwa rzeczy, jaki kozacki skrypt w ogóle. Ale musimy się kopać, złoto. Najpierw trzeba wykopać. Tak, musimy podłożyć to C4, jeszcze tutaj to można przetopić, ty. Tu można wymyć, nie przetopić. A, wymyć, faktycznie, wykuć. No. Tu wykuć możesz. Dobra, nie mam żadnego metalu, a tu można faktycznie wykuć. To teraz tak, akcja, szybko, idziemy kopać. To znajdźmy miejsce jakieś do kopania. Derek! Co? Chodź tędy, może tu coś będzie. Idę. Kurde, widzowie, gdzie tu jest jakiś spot na to, żeby wykopać? Trzeba to, kurde, znaleźć. Wiem, że ten skrypt jest turbo rozbudowany, tylko no naprawdę musimy znaleźć odpowiedniego spota. Może na to. Ten koleś, co nam zabrał złoto, tutaj zakopał. Chodźcie tutaj, do tego tunelu. Kurde, widzowie, szukam tego miejsca, ja pierdylam. Tutaj chyba nic nie ma, chociaż nie. Jezu, jak tu ciemno, boję się. Tu jest jakaś skała. Ej, mogę tu podłożyć ładunek, odsuńcie się. O Jezu. To jest nasz spot, gościu. Kurde, jak wybuchają, patrzcie, co jest grane. What the heck. Jak to wygląda, stay away. Jak? Uwaga, będzie boom. Wow. O Jezu, ale trzęsie. Wow, widzisz to? O, ja pierdzielę, widzicie to? Blokujcie to, żeby tu nikt nie przyszedł. Dobra, ja stoję na czatach. Czekaj, ja to będę kopał, młody, zostaw. Dobra, kop. Emeraldy, co jest? Widzowie, normalnie można tu surowce wykopać. Jaki bekowy skrypcik. Jest, Grenby, musimy to jeszcze, moi drodzy, oszlifować. Unshaped ten jest. Dobrze, panowie, świetnie, wykopaliśmy, dawajcie dalej. Będziemy najlepsi. Tutaj coś jest. Następne ja wysadzę. Co to jest, ty? Ktoś tego nie zebrał, to jest złoto? No to są półgłówki, chyba miedź bardziej niż złoto. A dasz radę to zebrać, młody? Nie no, to jest wkopane. Aha, no to szukajmy dalej. Jaka ta jaskinia jest w ogóle ogromna. O, no ktoś... i wyniesiemy i sprzedamy na tutaj, patrzcie. Przepią cię i tak... Czekaj, tu wybuchnie i od razu kopmy. Dawaj, dobra. Kopcie, uważaj. Jeszcze będę rozwalał. O kurde, dobra. Aj. Uwaga, panowie. Jaki kawał metalu. Kopcie, pany. A ty stąd iść, ty stąd nie zbieram. Zaraz będzie trzeba przekopać. To znaczy przetopić, co ja gadam. Przekopać, ale kilku frajerów. Wymyć jeszcze, przetopić później. Jeszcze wykuć z kamienia. Dobra, poszukajmy jeszcze jakiegoś. Mamy te emeraldy, tego złota trochę, jeszcze czegoś. Można tu poszukać. Może coś będzie. A później zróbmy z tego Lamborghini. Nie, i tak to musimy oddać potem. Nie, my nic nie musimy. A. Jezu, Franklin, cały jesteś. A, w porządku. Jadąc autobusem, wyrzuć to gdzieś w krzaki, później tam zanurkujemy, Derek. Powiedz, że gumę wyrzucajesz. I tutaj coś jest, uważajcie. Dobra, widzowie, ostatni kamień. Bez kitu, mega fajny skrypt, muszę uważać. Zdupnie. Wydupiło? Kurde, znowu wysadziło nam taką tą. Wielkie złoże złota chyba to jest. Kopcie, goście. Jak to ładnie wygląda. Dobra, ej, chodźmy to przetopić. Dobra, widzowie, czas może coś z tym zrobić. Czy faktycznie tutaj mogę? Ale tu kopci się coś. Nie mam, a mogę to umyć. Ja ile złota tutaj w ogóle przynieśli, co jest? W końcu sam jest. Czekajcie, Jezu. Umyję to, co znalazłem. Franklin. Co? Może to jest złoto z turtusową, niż może oni tutaj, wytwarzają. Może, chłopie, no trochę, powiem ci, że jestem w szoku. To właśnie takich frajerów jak my wykorzystują do
tego od lat, rozumiesz? Ty, coś w tym jest, chłopie, patrz. Masakra, ile tego jest? Iron, ty, emeraldów nie da się. Co ja z tym emeraldem? Wszystko się układa w całość. Nie rij mi beretu teraz, poczekaj, muszę coś z tym emeraldem zrobić. A może ten klatki, a wykułeś go, czy tylko go umyłeś? Może. Ja muszę to sprawdzić, Franklin. Sprawdzaj. Idę szukać klawisza. Jednak nigdzie nie idę, boję się sam. No nic, widzowie, praca jak każda inna, ale coś w tym jest, że oni mogą wykorzystywać ludzi. Patrzcie, ile tych tutaj sztabek leży, bez kitu. To jest ich znak. Może to jest jakaś intryga. To jest na pewno to, to jest fabryka Sturtus. Co ty gadasz? No to jest fabryka Sturtus. Nie wiem, stary, nie wiem czy... Jest mnóstwo na to dowodów. Zobacz, no te sztabki są idealnie takie same, tego samego pokroju, też same symbole, wszystko. Słuchaj, musimy tu wrócić, ale jak już wyjdziemy z paki. No. Wkopać się tutaj. Ja coś ogarnę. Chyba tyle na dzisiaj, ja wracam. No to ten... Idę do klawisza. Do klawisza. Panie klawisz, bo to chyba koniec roboty na dziś, nie? No jak już wszystko wykopaliście, to koniec. A, no zmęczeni trochę jesteśmy. Dobra, zbierzecie chłopaków. Tak, jak krzyknę, echo pójdzie. Dobra, widzowie, koniec pracy, już się przyciemniło nam nawet, ja pierdylam, ale ciężko jest być więźniem. Masakracja, ale ciekawa ta kopalnia była mega. Sturtus. To masz jakieś omamy, czy o co dziwo? Sturtus. W ośrodku karnym mogą być jakieś osoby, ale... Sturtus. Chcę zobaczyć za resztą, może... To chyba nie działa. Ja wiem, że ty jesteś od nich, człowieku. Sturtus. Zrobiłem problem jakiś. Ja wiem, że ty jesteś od nich, Sturtus. To nie on. Skakuj do środka. Dobra, pomyłka. Masakra. Serio, uważasz, że to coś ze Sturtusem może być? Tak, na pewno. Ja pierdzielę, bez kitu trafiłeś na jakąś intrygę. Derek, ty wiesz w ogóle, kiedy my wyjdziemy? Ja to za nie kilka wiem. Miesięcy, chyba że mój prawnik coś działa, a ty? Ja nie wiem. Dobra, masz zakaz srania w kiblu, umawiamy się. Jak mam. No, tylko ja mogę, bo siedzę dłużej. Ale mi się chce. No to na łóżko. Przykro mi. Ale twoje. Ej, są pewne zasady, gościu. Jakie zasady? Nie no, ja pierdzielę, z tobą to będzie masakra tutaj. Widzowie, ja nie dam rady z nim. Co zrobić, żeby szybciej wyjść? No tylko liczyć na cud, proszę państwa, tego mojego adwokata. No kurde, miał tego nie robić, zaraz go tu opierdzielę. W każdym razie, jeśli wam się dzisiejszy odcinek podobał, do słowa w górę, piszcie sugestie, jak wyjść z więzienia, bo tak na dłuższą metę się po prostu nie da. Jak widzicie, ciężko jest bardzo, jakieś dziwne intrygi się po drodze dzieją. No ale tak to już jest, proszę państwa, jak się nie przestrzega prawa, to jest też morał dla was. Widzowie, trzeba przestrzegać prawa. A szef Derek to jest po prostu mistrz IQ 900. Chciał mi przekazać wiadomość, więc popełnił przestępstwo, cudownie. Dobra, chłopie, kosa, mówiłem, masz zakaz srania tutaj. Zostaw mnie. Dobra, widzowie, na razie. Proszę, Franklin. Do następnego, proszę. Elo.